Pani Violetta Villas jako jedyna z mieszkańców gminy odniosła sukces artystyczny i dzięki temu nasza mała ojczyzna kojarzona jest z jej nazwiskiem, co nobilituje Lewin Kłodzki do rangi znanej miejscowości w Polsce. Brawo! Violetta Villas pokochała nasz Lewin i choć była to miłość trudna, to po latach okazuje się, że była to miłość odwzajemniona. Cieszymy się również, że gmina Lewin Kłodzki przygotowała miejsce, w którym znajduje się pomnik. Zapraszam teraz wiceprezesa stowarzyszenia panią Halinę Tyrawę oraz panią Barbarę Szymańską, przyjaciółkę i fankę artystki, o odsłonięcie pomnika. Jest ten dzisiejszy dzień dla Państwa jako twórców? Koronacją długiego okresu czasu i sami naprawdę już bardzo na to czekaliśmy, także celebracją. No tak, na pewno duża radość, że to doszło do skutku po dosyć długim, chyba najdłuższym w mojej pracy oczekiwaniu na odsłonięcie, więc bardzo się cieszymy. Tłumów takich się Państwo spodziewali? No oczywiście, to było pewne. Pani Halina jest najlepsza. Powiem szczerze, te emocje były wczoraj jeszcze większe, kiedy na platformie przywieziono postać Violetty Villas, kiedy dźwigiem była stawiana, kiedy fani przyszli i puszczali przez telefon piosenki Violetty Villas, śpiewali te piosenki i ta postać była usytuowana tutaj. To powiem szczerze, że dla mnie to już był taki moment poruszający. Natomiast my jesteśmy ogromnie wdzięczne przede wszystkim osobom, które nas wsparły, bo tak jak mówię, nie było to takie proste. Też muszę podkreślić, że chociaż jestem prezesem stowarzyszenia, to pomysłodawcą tej inicjatywy była pani Halina Tyrawa, moja pani wiceprezes, która dziś zawsze za mną stoi z boku, kroczek za mną, a naprawdę to jest wielka fanka Violetty Villas i to jest jej olbrzymia zasługa, ja muszę to podkreślić i będę to podkreślała, i jej olbrzymia wiara, że to się uda. Pamięć Violetty Villas ciągle jest żywa tutaj wśród mieszkańców Lewina? No powiem panu, że tak. W tej chwili, kiedy jest Izba Pamięci Violetty Villas dzięki naszej gminie, to przychodzimy tam z uczniami, mamy tam różnego rodzaju zajęcia. Tam są również te suknie, które można zobaczyć. Nie wszystkie oryginalne, ale jest ta postać Violetty Villas. Nawet nasi uczniowie ostatnio braliśmy udział w takim projekcie na nazwę Jabłonki, znanej postaci dla dzieci. Dzieci wybrały Violettę Villas, więc szczerze mówiąc ten szlak się przeciera. Coraz więcej młodych ludzi o tym pamięta. Myślę, że też jeszcze sporo mieszkańców, więc mamy nadzieję, że tym pomnikiem dokładamy tą cegiełkę i trochę spłacamy pewien dług względem pani Violetty Villas. No ja wiem o tym zdarzeniu od 7 lat i jakoś mobilizujemy tu wszystkich. Od 7 lat w końcu się zmaterializowało. Czyli od samego początku pani kibicuje temu przedsięwzięciu. Tak, tak. Pani Joanna mi powiedziała o pomniku, że stowarzyszenie podjęło się pracy w 2017 roku. Także kibicujemy. No byłoby szybciej, gdyby nie chimery syna, ale jest jak jest. Dobrze jest. Przyjechałyśmy specjalnie na odsłonięcie pomnika Violetty. Poza tym starałyśmy się jakoś zaakcentować naszą obecność tutaj, prawda? Nie jesteśmy stąd. Chciałbyśmy być w jakimś stopniu widoczne. Ja się z tego cieszę. Rozmawiamy z panem, tam rozmawialiśmy. Drugi pan siedzi. Też przyjechał właśnie. Też przyjechał, też swoje dorzucił. Każdy coś tam swojego wie od siebie i przekazujemy to między nami. No taka nawet współpraca fajna się nawiązała. I warto było przyjechać, ponieważ Violetta została w naszej takiej pamięci jako kobieta piękna,
mądra jakaś kobieta, powiedzmy, z bagażem tych niepowodzeń, które ją spotkały. Dlaczego? Dlaczego tak piękną kobietę, tak, to spotyka, a spotkało, tak? Z takim pięknym głosem, prawda? Z takim, taką urodą i ze wszystkim. Kochamy ją, lubimy, dlatego jesteśmy. Tak. I tak jak potrafiła się cieszyć, tak samo potrafiła wyrażać ten żal, ten ból wewnętrzny, prawda, który my to wolimy ukrywać, zamazywać, żeby nie było. Może nikt się nie dowiedział, cisza. A czy jest piosenka, którą chciałyby panie usłyszeć albo wykonać? No na pewno ja bym chciała usłyszeć piosenkę Mamo, kocham twoje imię. Także piosenkę o matce. Żeśmy dzisiaj śpiewały właśnie jadąc. Budowy, proszę panią, tu o tym mieście, o tym miasteczku śpiewa. A siarki też przechodzą. Też, tam jest kilka złotych takich dołożonych. Posłuchamy i przypomnimy sobie przede wszystkim, bo jednak czas robi swoje i dużo nie pamiętamy.